Piotr Przybecki, trener reprezentacji Polski, ale tym razem w roli akademickiej reprezentacji. Drużyna jest tuż przed mistrzostwami świata, właśnie w akademickich tutaj sytuacjach. I jak ta selekcja się właśnie odbywała do tej drużyny? No, selekcja nie jest łatwa, bo tutaj musimy bazować na zawodnikach, którzy są też studentami. Także udało nam się skład skompletować na te zawody. Mamy praktycznie bardzo krótki okres czasu, bo to są 3 dni przed wyjazdem do Chorwacji. Zaczęliśmy już dzisiaj tutaj w Warszawie na obiektach AWF-u. Wczoraj, przepraszam, bo odbyliśmy jeden trening. Dzisiaj mamy już 3. trening. Staramy się w krótkim okresie czasu złapać wspólny język na boisku, bo wiadomo, że chłopaki nigdy ze sobą wspólnie w większości nie grali. I to jest w tak krótkim okresie czasu nie za łatwe, ale podołamy temu zadaniu. Mamy ten okres tutaj właśnie w Warszawie po to i będziemy go wykorzystywać jak najlepiej. Sądząc po składzie, który został skompletowany, większość zawodników to właśnie jednak Superliga. Tak, jest paru chłopaków, którzy już w Superlidze grają i mają pewien zasób doświadczenia. Jest też paru chłopaków, którym tego doświadczenia może brakuje, ale właśnie mam nadzieję, że ci, którzy, tak jak tutaj Mateusz Kornecki na przykład, jeszcze paru innych chłopaków, będą po prostu świecili przykładem i pokażą im, na czym polega to dorosłe granie. Także mam nadzieję, że w tym właśnie krótkim okresie czasu będziemy widzieli tego powolne efekty. Czy także w tym zespole można szukać zawodnika potencjalnie na środek rozegrania do kadry seniorskiej? No tutaj na środku rozegrania będzie grał Osowski razem z Patrykiem ze Szczecina, także ci chłopacy są znani, bo już w lidze mają określoną liczbę meczy. Zobaczymy, to przyniesie przyszłość. Po to są te treningi, po to są te zawody, żeby ewentualnie szukać w każdym wymiarze, nawet tutaj na poziomie sportu akademickiego, ewentualnych kandydatów do gry dalej. W grupie tam będziecie mieli większość egzotycznych rywali, bo można powiedzieć, że to będzie jakaś grupa azjatycka, bo będzie Korea, chińskie Tajpej, Japonia i jeszcze z Europy Rumunia. Tak, czasami też są nawet egzotyczne godziny rozpoczęcia meczów, bo jeden mecz gramy bodajże o 8 rano. Tak, no to jest z jednej strony ciekawa rzecz, z drugiej dosyć nie do końca przyjemna, bo trzeba umieć grać na podwyższoną obronę, a z takimi się też trzeba liczyć, jeżeli się gra właśnie z zespołami azjatyckimi. No ale to jest duże pole do popisu dla chłopaków i dla nas wszystkich, także jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie się rozwijać i w ogóle z jakimi przeciwnikami będziemy mieli do czynienia. A sztab szkoleniowy zespołowi jakie zadania postawi? Przede wszystkim nie będziemy od chłopaków wymagać za dużo, to znaczy nie będziemy komplikować tej sytuacji. Tutaj w ciągu 3 dni nie zrobimy nie wiadomo czego. Natomiast chodzi o to, żebyśmy przede wszystkim zwrócili uwagę na grę w obronie, na rozumienie się na boisku, na prowadzenie gry w kontrze, w drugie tempo i w szybkim środku. Poza tym, tak jak już wspomniałem, tych dwóch środkowych zawodników muszą przejąć stery tej drużyny i nimi dowodzić na boisku. Mam nadzieję, że im się to uda. Chłopacy są, widzę, bo to jest oczywiście okres przygotowania, nie możemy zapominać, taki początkowy, na różnych poziomach trochę, ale jak mówię, mamy te 3 dni, postaramy się jak najlepiej wykorzystać. Mam nadzieję, że w miarę trwania tego turnieju będzie to coraz lepiej wyglądać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.